Fałszywa tradycja. Tradycja, co do zasady, ma potencjał do tego, żeby zatruć Słowo Boże. I mamy tego przykład opisany w Biblii, w Słowie Bożym. I rozeszła się ta wieść między braćmi, że ów uczeń nie umrze. Jezus nie powiedział mu, że nie umrze, ale jeśli chcę, żeby pozostał, aż przyjdę, co o tobie do tego? To jest ten uczeń, który świadczy o tym i to napisał, a wiemy, że prawdziwe jest jego świadectwo. Jest jeszcze wiele innych spraw, które czynił Jezus, które gdyby miały zostać spisane jedna po drugiej, to sądzę, że i sam świat nie pomieściłby, nie zmieściłby zwojów spisanych o tym. Amen. Tak mamy zapisane w Ewangelii według Jana, 21 rozdział, 23 do 25 wersetu. I widzimy tu w tym fragmencie zapisany obraz tradycji, obraz spekulacji i przypuszczeń. Pan Jezus powiedział Piotrowi, pójdź za mną. Piotr zobaczył idącego Jana i zapytał, Panie, a co z tym człowiekiem? Jezus odpowiedział, jeśli chcę, aby pozostał, aż przyjdę, co tobie do tego? Ty idź za mną. Niestety, w miarę upływu lat, odpowiedź Pana Jezusa na zapytanie Piotra została całkowicie źle zrozumiana. Nie tylko przez innych uczniów, ale przez braci. Braci w ogóle, którzy mówili o swoich spekulacjach między sobą. Takie rzeczy nie są dziś rzadkością. Słyszymy coś lub podsłuchujemy coś. Zupełnie źle to rozumiemy, a jednak przekazujemy to innym jako fakt. Nasze błędne rozumienie, błędne zrozumienie rozprzestrzenia się, rośnie i mutuje w miarę jak rozprzestrzenia się, często powodując poważne szkody i krzywdy. Jakże ważne jest, abyśmy strzegli naszych języków, unikali plotek, sprawdzali, czy każdy z nas mówi prawdę z bliźnim, jak mówi list do Efezjan 4, rozdział 25, werset. Gdy apostoł Jan kończy swoją Ewangelię, jego serce jest pod wrażeniem, gdyż pamięta wiele innych rzeczy, które uczynił Jezus. Jan świadczył o tym, co słyszał, widział i wiedział. Pisał tak, jak prowadził go Duch Święty. Było to o wiele więcej. Sam świat nie mógłby pomieścić wszystkich ksiąg, które byłyby napisane. Zauważ, jak poprzedza swoją myśl słowami, przypuszczam. Duch Święty prowadził go, aby nie pisał swoich przypuszczeń jako faktów. Wielkość naszego Pana Jezusa Chrystusa znacznie przekracza nasze najśmielsze myśli i wyobrażenia. Możesz spokojnie zaufać Panu Jezusowi, który jest Zbawicielem wszystkich ludzi, zwłaszcza wierzących. I Jego słowa są wystarczające, aby mieć o czym mówić przez całe życie. Nie musisz szukać treści plotek, treści tradycji i innych rzeczy, bo i tak nie starczy ci czasu na to, co najlepsze w Słowie Bożym.